Cześć, witam Was, Zbieniasz Bajków w Tarnowie przy ulicy Goldhamera 9. Dzisiaj chciałbym uzupełnić temat, jeżeli chodzi o kompatybilność kaset i bębenków, jeżeli chodzi o 11 rzędów, o czym zapomniałem w filmie o tym, co opowiadałem, jakie bębenki, jakie kasety, ile biegów, na co pasuje XDR, XD, Microspline i Shimano 8, 9, 10, 11. Zapomniałem wspomnieć o 12-rzędowym napędzie, gdzie pasuje na 11-rzędowe szosowe bębny, które są oznaczone 11 Speed. Zaraz Wam to zaprezentuję i przy okazji sprawdzimy kompatybilność, jeżeli chodzi o kasety szosowe, najnowsze z Shimano 12-rzędowe, 105 Ultegra, Durace 3, jeżeli takie koło, które mamy w systemie Shimano z kasetą Shimano będzie pasowało z napędem, z łańcuchem 12-rzędowym SRAMa szosowego, który wcześniej był założony z kasetą XDR-a 12-rzędową. Przejdźmy do rzeczy. Zobaczcie, o tym właśnie ostatnio rozmawiałem. Jeżeli chodzi o te bębny, mówiłem, jaka kaseta, na jaki bęben można założyć, ile biegów. 11 Speed Road jest kompatybilne z najnowszymi kasetami 12-rzędowymi z Shimano. Mam tutaj taką kasetę 12-rzędową z Ultegry. To jest CS 8100-12, czyli 12 biegów od 11 do 34. Takie, co by do gravela włożyć, czy do rowera, może do cyklokrosu. I powiem Wam, o co chodzi. Charakterystyczne w tym jest to, że przy zakładaniu, żeby nie kombinować, te wielowpusty są inaczej zrobione. One są bardziej wyfrezowane, żeby było lżejsze. Zobaczcie sobie. Jest tutaj takie miejsce. Będzie mi trudno pokazać, ale to jest to, gdzie do tej pory wchodziło na ten najszerszy wielowypust, co był na bębenku. Zobaczcie sobie, w starych to było takie charakterystyczne to, a tutaj jest to inaczej, jest to wyfrezowane, ten największy, żeby było lżejsze. I pokażę Wam jeszcze, jeżeli chodzi o najmniejszą zębatkę, też przy zakładaniu, jakbyśmy ją nie włożyli, ona ma te wielowpusty praktycznie identyczne na pierwszy rzut oka. I aby dobrze łańcuch działał, musimy ją prawidłowo włożyć, ale Wam to pokażę, o co chodzi. Przełączę sobie na, to jest mój prowizoryczny stojak. O. Na autoobrót. Zobaczcie sobie, wkładamy, zaczynając od tych dużych zębatek. Sam się pogubiłem, gubię w tym, ale nie da się tego źle założyć, by to umieścić na bębnie, na piaście. Trzeba zwrócić uwagę na te wypustki, by odchudzić kasetę. No to Shimano wyfrezowało dodatkowo. Nic złego. I teraz tak, mamy przedostatnią zębatkę. Jeżeli chodzi o tą najmniejszą, to ona wchodzi, tak naprawdę wskakuje na ten wielowpust, jak tylko byśmy chcieli. Trzeba pamiętać, aby ją dobrze założyć. Jest tu jeden taki mniejszy, wyraźnie mniejszy wielowypust i jak się przyjrzymy na zębatkę przedostatnią, to tam jest jeden taki sam i musi być to połączone z sobą i wtedy dopiero dokręcamy nakrętkę, która trzyma te wszystkie zębatki, ponieważ jak źle to założymy, to wejdzie i dokręcimy, będzie dokręcone, ale na najmniejszej zębatce może nam łańcuch źle chodzić, bo wtedy odległość zmieni się. Wtedy odległość zmieni się pomiędzy 11 a 12 i może nie chodzi to jak trzeba.
Teraz do drugiego prowizorycznego stojaka założę stojak serwisowy, w którym mam uchwyt, w którym telefon można zamontować do jazdy na rowerze. Tutaj mam 12-rzędowy napęd SRAMA IZ-a. Zobaczcie sobie, to wszystko funkcjonuje tak jak trzeba. I w miejsce tego 12-rzędowego AXS-a na bębnie XDR-a włożę kasetę Shimano 12-rzędową, którą zakładałem. I sprawdzimy kompatybilność, czy to działa, czy jak będziecie chcieli zmienić napęd na elektronikę, czy też będziecie skazani na dodatkowy koszt, żeby właśnie wymieniać koło, jeżeli macie Shimano i chcielibyście, czy nie można to właśnie jednak zastąpić kasetą Shimano te bębny XDR-a, jeżeli już macie, mam na myśli. Zobaczcie. Tutaj zobaczcie. Wszystko sobie odepnę to. Jak sobie, a może lepiej się przełączę. Dzisiaj technicznie, zobaczcie, tu jest 12-rzędowa kaseta Shimano, przerzutka AXS-a, forsa 12-rzędowa, łańcuch forsa, wszystko pięknie chodzi. Według mnie, jeżeli chodzi o sprzęt SRAM 12-rzędowy Shosa, gdzie wcześniej był tu bęben XDR-a i kaseta XDR-a, jak najbardziej z 12-rzędową kasetą Shimano wszystko to współgra, chodzi cicho. Nie przejechałem na tym ani metra, ale patrząc na stojaku powinno to chodzić wszystko tak jak trzeba. Myślę, że jeżeli macie koła i byście chcieli wykorzystać też jako drugie zapasowe, nieważne do jakiego rowera, ale często mając nawet gravela czy szosę Endurance, gdzie macie albo grube, albo cienkie opony i często zamawiacie u mnie drugie koła na zamianę z oponami szosowymi, lub jak macie opony szosowe z grubszymi oponami, żeby można z asfaltu wjechać, to możecie śmiało wykorzystać koła, które mają bęben Shimano 11-rzędowe, aby wsadzić kasetę 12-rzędową Shimano Ultegra, żeby to wszystko z sobą współdziałało, i w drugą stronę też. No SRAM sobie wymyślił swoje bębny i te kasety są dość drogie, z Shimano są sporo tańsze i wytrzymałe parametrami, myślę, że nie odbiegają od kaset, jeżeli chodzi o w systemie XDR SRAMa. Jedynie bym powiedział, że ten RED, który jest super lekki, no to on przewyższa inne kasety, jeżeli nam zależy na wadze, ale myślę, że do normalnej jazdy Ultegra 105 jako drugie koła zapasowe jak najbardziej można zastąpić i sobie spokojnie skonfigurować tak rower i jeździć, niespecjalnie kupować koła, a mając już w domu możecie wykorzystać to, co jest. Ja zawsze jestem za tym, żeby nie generować kosztów, wykorzystywać to, co mamy, a myślę, że mój materiał Wam będzie w tym pomocny i myślę, że nie jedna osoba pewnie skorzysta z tego. Pozdrawiam Was z Tarnowa, z Bieniarz Bajku i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach.